Spotkanie poprowadzi Stanisław Liszka, nasz pracownicz, i przedstawi gości. Ja jestem winny Państwu jedną informację. Mianowicie, dalej proszę o wyłączenie telefonu. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Natomiast jak część z Państwa pamięta, na ostatnim spotkaniu przedwakacyjnym mieliśmy takie spotkanie kamieniem w komunę. W związku z tym, że dotarło to na doświadczenie, zresztą Państwu za chwilę rozdam. Moim obowiązkiem jest przeczytać to oświadczenie, bo do dobrego tonu jest przedstawiać różne punkty widzenia w naszym klubie. Nie chciałbym, nie będę tego komentował oczywiście. Państwo byli na spotkaniu, przynajmniej część, jak nie byliście na spotkaniu, no to widzieliście w internecie. Oświadczenie brzmi następująco. Oświadczenie. Odpowiedzi na książkę Apolinarego Bacy, Kamieniem w komunę, wydaną przez, już w tym momencie muszę sobie to obrócić, wydaną przez Rondę oraz promowanie jej treści w Telewizji Republika i Krakowskim Klubie Wtorkowym wyrażamy sprzeciw i głębokie oburzenie wobec oszczerstw zawartych na kartach tej powieści i powtarzanych w części spotkań przez pana Grzegorza Pacińskiego. Spoletryzowana historia stała się dla autora nie tylko fantazjowaniem na temat swoich osiągnięć, ale i formułowania kłamliwych oskarżeń pod adresem działaczy toruńskiego NZS-u. Jest to tym bardziej bulwersujące, że impas, nazywany w ten sposób z powodu nadużywania tego słowa, próbuje dzisiaj zbudować swoją pozycję, której nigdy w toruńskim niezależnym zrzeszeniu studentów nie posiadał. Za pomocą metod budzących skojarzenia z najgorszym komunistyczną propagandą. Zdaniem naszych kolegów działających z nami w NZS-ie, organizując wspólnie liczne akcje, wydarzenia, walkę z władzami komunistycznymi, musimy zareagować sprzeciwem wobec kłamliwej kampanii wymierzonej w dobre imię liderów i działaczy toruńskiego NZS-u. Przypisywanie sobie przez Apolinarego Baca, Wuczka, Impa, Grzegorza Bacińskiego zasług na miarę rzeczywistości, ponieważ w żadnym świecie nigdy bohaterem nie byli, a dzisiaj stał się dla nas antybohaterem, który pod pretekstem fikcji literackiej stara się zniszczyć nie tylko ludzi, ale także zdepresjonować wszelkie działania podejmowane w przeszłości przez NZS. Wszystkim osobom, które mogły uznać stwierdzenia Pacińskiego w Elbacy za prawdziwe, polecam lekturę dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej opartych na źródłach prac historycznych w katowickim NZS-ie. Podpisały 32 osoby. Ja Państwu to oświadczenie oczywiście przekażę. Obiecałem autorom tego oświadczenia, że to oświadczenie dzisiaj Państwu przeczytam. A teraz oddaję mikrofon Staszkowi Iskrze, który przedstawi naszych gości i poprowadzi rozmowę. Ja Państwu jeszcze na koniec zajmę 3 minuty. Państwu, mamy zaszczyt gościć pana Henryka Pomykalskiego, historyka, znawcę historii regionalnej. Pana Stanisława Piwowarskiego, historyka Polski podziemnej.
pana Józefa Wielkiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Kazimierzy Wielkiej, wydawcę wspaniałego albumu Rzeczpospolita Partyzancka, który będzie po tym spotkaniu do nabycia. Ten album się ukazał w ostatnich dniach, także na pewno Państwo się nie widzieli, a jest bardzo interesującą pozycją. Poza tym poinformowano mnie tutaj, że na sali jest wnuczka generała Tysiąca. Wiceprezes Stowarzyszenia Żołnierzy WiN-u, pani Janiec. Oraz jest z nami młody człowiek, Rafał Chmiela, wiceprezes Stowarzyszenia Gniazdo w Proszowicach, a także prezes fan klubu Karola Stocha w Proszowicach. Kamila. Pan Rafał bierze udział w rekonstrukcjach, które odbywają się na ziemi proszowickiej i też bardzo tam wielki wkład w upamiętnianie tej historii wnosi. Teraz może oddam panu Henrykowi Pulkowskiemu głos. Przede wszystkim dziękuję bardzo za to, że organizatorzy zaprosili tą część wydarzeń historycznych, która działa się na północ od Kościoła Mariackiego. Ten region, no piękny region w sensie przydatności rolniczej, bo to jest czarnoziem, bo to jest ta jakoś wartość w skali wieków, która stale istniała tu w warunkach Krakowa i przyczyniała się do wielkiej kultury naszego regionu, naszego miasta, królewskiego miasta Kraków. Proszowice, rejon, ale proszę nie rozumieć, że ja z Proszowic mówię o Proszowice, mówię o ziemi proszowskiej. Takie pojęcie przez parę wieków na tamtym kącie występowało. Jest tym, gdzie parę razy zaistniała mocno w historii naszego narodu. Przede wszystkim powstanie kościuszkowskie. Powstanie kościuszkowskie, tych 2000 kosmierów, było z tego kąta, nie z Koniną. Tych 2000 to byli od Działoszyc, Skalmierzy, Proszowic, Nowego Brzeska, Słomnie. To byli nasi pradziadowie w Sukmanach. Wtedy była kosa na sztort zasadzona. Parę pokoleń później był to karabin. W okresie powstania styczniowego ten region zaistniał mocno, czymś niesamowitym pod zaborem rosyjskim. Tu w granicach tej, które powstawały się z naborem kosmierów do powstania, nie było tych, którzy za parę rubli donosili Rosjanom. Tu nie była wierna rzeka potrzebna. Tu byli ci kosmierzy, którzy szli do Apolinarego Kurowskiego i do Langiewicza na ochotnika. Nie pod przymusem bata czy jakichś innych sił, szli na ochotnika. Znamiennym dla mnie jest to, że gdy mówimy o granicy Rzeczpospolitej partyzanckiej, tego pojęcia ja najpełniej będę używał, to ta granica, licząc od tu, z rejonu Lubożycy, Koszyc, poprzez Słomniki, tam Prandocin, Sosnówkę, Narasławice i dalej pod Pińczów, a potem dramatycznie w kierunku Opatowca, oddział Langiewicza, jak się przeznaczał, wyznaczał, to generalnie wyznaczał jakby granicę tej Rzeczpospolitej na kierunku północ-wschód. Bardzo dużą wagę przywiązuje do nazewnictwa. Nazewnictwa ulic, imion szkół, skwerów i innych jakichś takich obiektów, które noszą nazwy. One naprawdę niosą wielką wartość wychowawczą. Zatem pojęcie, to, które zaistniało na obszarze 1000 km2 ponad. Jak się nazywa? Czasy te po wojnie były tymi, które dawały pełną swobodę i możliwość nadawania, jak się władzy ówczesnej z kręgów AL-u, PPR-u podobało. Wtedy, tak ja to oceniam i wyraźnie jednoznaczne mam zdanie, zaistniało pojęcie republika
Pińczowska. Proszę zwrócić uwagę, że aczkolwiek res publica, prawda, to jest rzecz publiczna, czyli nasza, ale w kulturze polskiej funkcjonuje Rzeczpospolita, nie żadna republika. Pojęcie republika jest pojęciem, nazwijmy takim, które doprowadziło do skomunizowania tego pojęcia republika. W sumie, jeżeli zaistniało pojęcie republika Pińczowska, a najpełniej go utrwalił w swojej pracy walki partyzanckiej nad Lidą Władysław Ważniewski, z tego uczynił swój doktorat przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych KCPZPR, no to on miał ogrom dostępu do wszelkiego rodzaju materiałów. Nie tylko tych takich grzecznych w spadku po ruchu oporu, po podziemiu, ale również tych, które były wymuszane w zeznaniach innych, jakichś tych sprawach związanych z przesłuchiwaniem członków ruchu oporu. Miał ogromną wiedzę i tą wiedzę ogromną wykorzystał. Tylko nadał kapitalnie, jakby ktoś próbował czytać bezkrytycznie, kapitalnie ten wydźwięk takiej Republika Pińczowska. A dlatego Pińczowska, bo tam był mieszczanin, tam było paru prominentnych działaczy czasów stalinowskich i nawet później do Gierka łącznie, czy do Gomułki, prawda Stanisław? No w sumie zyskało to powszechne prawo obywatelstwa. We wszelkiego rodzaju encyklopediach jest to powielane i już nawet w dobrej wierze, używając tego określenia, związani z ruchem oporu AK, TH, używają czasem nieświadomie Pińczowska. Spróbujcie powiedzieć, że jest to inna niż Republika Pińczowska w rejonie Pińczowa, nawet w środowisku byłych żołnierzy Armii Krajowej. Dlatego, panie Kierniku, może powiedzmy jeszcze dokładnie o ramach czasowych, kiedy miało to powstanie lipcowe miejsce, w głównych punktach i zasięgu właśnie terytorialnym. Boję się, że możemy, mogę trochę, i tu pan Stanisław mnie trochę przyspiesza do szybszego mówienia, ale dokończę jeszcze tą myśl. Z momentem, kiedy wyszedł z więzienia Nieczuja Ostrowski, a tam odsiadywał w tym zakonie, no trochę lat, 7 zdaje się, i z wyrokiem śmierci, 56, no był tym, gdzie zaczął pisać. Jego pierwszy artykuł, jakim ja zetknąłem się, to była Kazimiersko-Proszowska Rzeczpospolita. Później się zreflektował, że trzeba ująć ten problem nie między Kazimierzem a Proszowicami, żeby pozbyć się tych takich lokalnych wymyśleń, że tu, nie tu, zaczął nazywać to Rzeczpospolitą Partyzancką. Rzeczpospolita Partyzancka, fenomen jako taki, ja jestem za tą nazwą Rzeczpospolita Partyzancka, mimo że jestem z Proszowic, mógłbym mówić, tak, lokalnie jestem, prawda, ale ja jestem za tą nazwą, bo ona łączy ten region. Region, który wyznacza tam na północy Pińczów, a po drodze takie miasteczka jak Skalmierz, Działoszyce, Proszowice, Wrzesko Nowe, Kolszyce powiedziałem i Opatowiec też. Kazimierza Wielka, tak. No w sumie ten region to jest 1000 km². Tu przy tym pojęciu, przy tej nazwie mnie imponuje jedno. W jednej niemal chwili, w jednych dniach, godzinach zostało podjęty około 100 akcji potyczek. Nie bitew, potyczek. W jednym momencie, tak jak powiedziałbym, nie czynię aluzji do nazwiska, taka iskra, prawda, która w jednym momencie, tak jakby się podpaliło, ja wiem, taki no na przykład benzynę i nagle wybuchła w jednym olbrzymim obszarze. I proszę zwrócić uwagę, na jakim obszarze. Tu Hans Frank, generalna gubernia, tam już jest przyczółek Baranowski i w sumie ta droga, najstarsza jedna z dróg, ten traktat nadwiślański i rejon żyzny, rolniczo żyzny, ważny, który poza Mojszczyźnie Niemcy chcieli po prostu uczynić tu drugi swój rajsz, prawda, jako taki, o czym nawet pierwszy starosta wiedział doskonale i na odprawie
wójtów, sołtysów i etc. mówił, jakim to my jesteśmy, to znaczy Niemcy, teraz w terenie, jak go wykorzystamy. Ważny region ze względów strategicznych. Ważny. Pomiędzy a między. Na dni naście został wyzwolony i wkroczyła tu do każdego z tych miasteczek, do każdych z tych większych ośrodków. No, Rzeczpospolita, wolna Rzeczpospolita. Jeżeli czas pozwoli, ja w pewnym momencie przeczytam Państwu taki fragment o atmosferze w miasteczku Proszowice, jak to widział polonizujący się, utożsamiający się z polskością Żyd o nazwisku Traut albo Trawiński, jak on to pięknie pokazuje, czym była w każdym z tych kawałków wolnej ojczyzny, wolnej Polski, ta Rzeczpospolita partyzancka. W dalszej kolejności może dałbym głos panu Stanisławowi, którego uważam za najwybitniejszego, za jednego z najwybitniejszych znawców historii tej Polski podziemia od Krakowa na północ, od Kościoła Mariackiego. Proszę Państwa, ja jestem bardzo szczęśliwy, że w Krakowie do tego grona osób, które tutaj dzisiaj przyszło, możemy w tym gronie, w którym się znaleźliśmy po tej stronie sali, opowiedzieć Państwu o tym ewenemencie, który nazywamy Rzeczypospolitą Partyzancką, Kazimiersko-Proszowicką. Ale chciałbym kilka spraw takich ważnych dla przybliżenia sobie tych kwestii jeszcze podać. Olkuskie, Miechowskie i Binczowskie przed wojną należało do województwa kieleckiego. Kiedy wkroczyli tutaj Niemcy, stworzyli ogromny, potężny kraj Miechów, który się składał ze wschodniej części Olkuskiego, z całego Miechowskiego i z Pińczowskiego, z wyjątkiem tych gmin koło Pińczowa, które trafiły do dystryktu radomskiego, czyli do Buzka. Tutaj powstała konspiracja od samego początku i Państwo pewnie wiecie, że syn tej ziemi Miechowskiej, Miechowsko-Olkusko-Pińczowskiej, pułkownik Kazimierz Pluta-Czachowski tworzył jako jedną z pierwszych organizacji Orła Białego na tym terenie, która weszła potem do Służby Zwycięstwa Polski, a potem dała podstawę do rozwoju sieci Związku Walki Zbrojnej. Na tym terenie powstał Inspektorat Miechowski i ten inspektorat, podobnie jak 7 innych, początkowo 8, potem dodatkowo 8, potem 7 inspektoratów, wchodziły w skład Okręgu Krakowskiego i organizowały, przygotowywały siły konspiracji do działań powstania powszechnego. Takie plany powstania powszechnego, jak się Państwo orientujecie, powstały już w roku 40. Ale na skutek tej wojny, która w 1941 roku zaczęła się na wschodzie, zostały przebudowane i powstał drugi taki plan powstania powszechnego, nazywał się raport 154 w stosunku do numeru 54, czyli tego pierwszego planu powstania powszechnego. Ten plan zakładał, że całość sił konspiracji będzie się koncentrowała na dwóch zasadniczych działaniach, na tak zwanej walce bieżącej i na przygotowaniach do powstania. Te przygotowania do powstania to był ogromny wysiłek stworzenia podziemnej armii, przygotowania tej armii do wykonania takich zadań, jakie dla poszczególnych okręgów zostały przez Komendę Główną Dowództwo Armii Krajowej wyznaczone. Inspektorat Miechowski miał oprócz zadań realizowanych na swoim terenie, czyli w obszarze Olkusza, Miechowa, Pińczowa, wykonać działania na rzecz Krakowa, gdzie miano zdobywać dwa lotniska i współdziałać w ataku na 70 punktów, które były wyznaczone jako zadania w planie powstania powszechnego. Aby takie siły do użycia przygotować,
no trzeba było stworzyć potężną, silną organizację. W związku z tym wszyscy Państwo wiecie, że w podziemiu toczył się wielki wysiłek na rzecz scalenia całego wysiłku konspiracyjnego w jedno Wojsko Polskie, bo nie mogło być sytuacji, aby na prywatnych folwarkach partii politycznych były partyjne wojska. Aby na przykład Stronnictwo Ludowe miało swoje wojsko, Stronnictwo Narodowe swoje wojsko. 43 rok zakończył na terenie Inspektoratu Miechowskiego, czyli tych obwodów Olkusz, Miechów, Pińczów, scalenie. I w związku z tym wszystko to, co się działo w 44 roku na terenie Inspektoratu Miechowskiego, czyli w tym obszarze, który nazywamy Rzeczypospolitą Kazimiersko-Proszowicką, było realizowane przez siły zbrojne w kraju, czyli Armię Krajową. Były wprawdzie różne inne paramilitarne formacje milicyjne Stronnictwa Ludowego, ale one były oddziałami po prostu typu milicyjnego, jak Ludowa Służba Bezpieczeństwa, czy Straż Bezpieczeństwa, jak niektórzy nazywają, i miały zupełnie inne zadania. Mówię o tym dlatego, że bardzo często pojawia się opinia, że Rzeczypospolitą Kazimiersko-Proszowicką tworzyły oddziały batalionów chłopskich, Armia Ludowa, i o innych mówić już nie chcę. Otóż proszę Państwa, nie jest prawdą, że bataliony chłopskie tworzyły Rzeczypospolitą Kazimiersko-Proszowicką, ponieważ one były już scalone w jednej regularnej armii, czyli w Wojsku Polskim, co się nazywało Armia Krajowa czy Siły Zbrojne w kraju. Wystąpiły wprawdzie w północnej części tego terenu na etapie walk o przechwycenie tego terenu oddziały Narodowych Sił Zbrojnych, ale ja chcę przypomnieć, że Narodowe Siły Zbrojne, nie akceptując dowódcy Armii Krajowej, akceptowały rząd polski w Londynie i akceptowały naczelnego dowódcę. Natomiast Armia Ludowa, która się tam pojawiła w formie Brygady Świętokrzyskiej, Brygady Krakowskiej Bartosza Głowackiego, to nie jest tak, jak w literaturze przez kilkadziesiąt lat o tym się pisało, że liczyła tam kilkaset osób, potem mówili skromniej, że 600, potem, że 400. Z tych źródeł, które są mi znane od bardzo dawna, wiem, że nigdy ta brygada AL-u nie przekroczyła osób 200 i jej udział w akcji na przykład ratowania Skalbmierza 5 sierpnia to nie jest udział od godziny 9 rano w liczbie 200 ludzi z Zywi, czyli Zygmunta Bieszczanina, tylko jest to po prostu udział od godziny 15 28 żołnierzy Armii Ludowej. Więc proszę Państwa, mówię o tym dlatego, aby powiedzieć, że w tym wysiłku, który wtedy dział się na tym terenie od 25 lipca, a nawet i wcześniej, przynajmniej do 12 sierpnia, udział innych organizacji był udziałem śladowym. Mówię to zarówno o Narodowych Siłach Zbrojnych, jak i o AL-u, który zresztą z tego terenu się wyrwał i dotarł na Przyczółek Sandomiersko-Baranowski, a potem ludzie tej formacji tworzyli podwaliny Urzędu Bezpieczeństwa w Rzeszowskim i zasłużyli się w rozwalaniu po prostu żołnierzy Armii Krajowej. Ale proszę Państwa, chciałbym powiedzieć o następującej sprawie. Plany Powstania Powszechnego, te z roku wczesnego 40, potem 41, przyjmowane jeszcze w 42, one się dezaktualizowały w
pewnych swoich segmentach, ponieważ operacje wojenne na wschodzie i na zachodzie stwarzały takie podstawy, aby te plany modyfikować. I stąd planem powstania strefowego, czyli z modyfikacją tego raportu 154, jest plan burza 1943 roku, czyli strefowych powstań w miarę nadciągania Sowietów. Cała ta historia związana z początkiem Rzeczypospolitej Kazimiersko-Proszowickiej wiąże się z tym i przypomina, 4 pada Rzym, 6 rozpoczyna się operacja Overlord w Normandii. Sowieci w czerwcu rozwalają wielkie zgrupowanie niemieckie na Białorusi i wchodzą swoimi oddziałami szybkimi w przestrzeń, która jest od A do Z Polska. Nie ma tego, co powiedzmy było wcześniej na Kresach. Toczy się operacja o Wilno, toczy się operacja o Lwów. Sowieci docierają do Lublina i dowódca Armii Krajowej Okręgu Krakowskiego, pułkownik Edward Godlewski, garda, podejmuje decyzję, zresztą podobne decyzje podejmowali jego przyjaciele w innych okręgach, że z dniem 25 lipca rozpoczyna się czujność, czyli masowe uderzenie, które może się przekształcić po zarządzonym haśle w pogotowie, a za pogotowiem po dobie może się rozpocząć powstanie i działanie na Kraków. Ja, jeżeli Państwo... Proszę, panie Stanisławie, proszę powiedzieć o najważniejszych przebiegu bitew i potyczek, pacyfikacjach. Ja, proszę Państwa, wszystko to, co w Okręgu Krakowskim się dokonywało, który obejmował tereny od Sanu po Krzeszowice, opisałem kiedyś w Krzysztoforach w numerze 22, w potężnym artykule traktującym o komendancie okręgu Godlewskim. Wydaje mi się, że chyba pan Baster ten tekst przedrukował w internecie. No to szkoda, to pan musi ten tekst dostać. Więc proszę państwa, atmosfera tego wszystkiego, co się działo w Wilnie, we Lwowie, w Rzeszowie, Lublinie, podniecała ten teren. Są przekazy, są meldunki, są opisy literackie tej atmosfery, jaka była w terenie. To wszystko spowodowało, że oddziały partyzanckie, dywersyjno-partyzanckie, dywersyjne i dyspozycyjne tej struktury bojowej, która powstała na terenie Inspektoratu Miechowskiego, a na terenie Inspektoratu Miechowskiego powstały dwie wielkie jednostki. Na terenie Inspektoratu Miechowskiego, czyli w Pińczowskim, w Miechowskim i w Olkuskim, było w konspiracji 20 tysięcy ludzi. W całym Okręgu Krakowskim było ponad 100 tysięcy, niewiele ponad 100 tysięcy. To jest 1/5 sił. Przy założeniu przecież, że byli to w znakomitej części ludzie młodzi, dowódcy, którzy mieli za sobą doświadczenie bojowe w kampanii wrześniowej, ale było także troszkę cichociemnych, działały oddziały leśne kierownictwa dywersji, KEDYW-u na tym terenie. W tej atmosferze, poczynając, wydaje mi się, od 22, 24, tak z tą datą początkową mamy dużo trudności, rozpoczęły się działania polegające na masowym uderzeniu na jednostki wojskowe, policyjne, na uzbrojonych Niemców, na policję granatową,
na Ostlegiony, bo przecież były takie formacje również na naszym terenie. I to wszystko przeprowadzone w tej skali, którą pan Henryk był łaskaw tutaj opowiedzieć, że od Wawrzęczyc mniej więcej, Lubożycy przez Proszowice, Koniusze, przez powiedzmy Nowe Brzesko, Kazimierzę Wielką, dochodziło aż w rejon Pińczowa i ten teren w ciągu tych kilku dni został uchwycony przez zróżnicowane jednostki podziemia wojskowego Armii Krajowej. Bo na przykład Działoszyce zdobywała miejscowa terenówka i zdobywał wspaniały oddział partyzancki dowodzony przez Tomasza Gołego Adrianowicza Pazura, który zresztą 18 sierpnia później poległ w nieszczęśliwej walce z Niemcami. Ale zdobył Działoszyce. W Kazimierzy Wielkiej zarówno dywersja, jak i oddziały wydzielone z pierwszej kompanii kazimierskiej Bałtyckiego dokonały po prostu rozbrojenia załogi. Ale między Skalmierzem a Kazimierzą Wielką w Sielcu, to jest odległość, ja wiem, półtora kilometra w rejonie Topoli, jak pan to doskonale wie, skąd pochodzi mamusia profesora Gierka Adama. Gierka? Tak, z Topoli. Dla pana Henryka specjalnie informacje podałem. Proszę państwa, więc tam z kolei oddziały miejscowe wsparte grupą Kedywu ze skoku Stefana Jerskiego sama dokonały po prostu bardzo udanej akcji. Przeprowadziły zwycięstwo na dwóch kierunkach. Na grupę, która podążała z Kazimierzy Wielkiej i na grupę, która od strony Miechowa przebijała się w celu połączenia w Kazimierzy Wielkiej. A więc proszę państwa, te wszystkie sprawy związane z przejmowaniem, z przechwytywaniem poszczególnych miejscowości mają ogromną literaturę. Przedstawicielem tych, którzy tę literaturę tworzą, jest tutaj między innymi pan Józef Belski, który właśnie napisał tę wspaniałą książkę i bogato ilustrował. Ale zrobił to w oparciu o relacje, o dokumenty. Dowódca inspektoratu generał Bolesław Nieczuja-Ostrowski, 1000 w swojej grubej, potężnej pracy Rzeczpospolita Partyzancka. Ja sam przez lata całe także starałem się pewne szczegóły po prostu opisywać. Opisywać te szczegóły i opowiadać o ludziach, którzy po prostu w tym brali udział. O tych dowódcach, którzy pochodzili albo byli z miejscowego ludu, albo z tych małych miasteczek, albo byli gdzieś wysiedleńcami z Pomorza, Wielkopolski, Śląska. Byli także wśród tych osób, no krakowianie naturalnie, skoczkowie cichociemni. Co chciałem tutaj też na marginesie tego, o czym mówimy, podać, że na terenie Miechowskiego zostało dokonanych 12 udanych zrzutów materiałowych, w tym część zrzutów była ludzkich. A więc skakał między innymi w Wierzbnie 21 maja, a więc jeszcze przed tymi wydarzeniami, powiedzmy, no 3 miesiące prawie, ostatni, późniejszy dowódca Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki Niedźwiadek. Ten teren posiadał znakomitą kadrę dowódczą, która była przygotowana zarówno do tej pracy ciągłej, związanej z koniecznością rekrutowania najlepszych do konspiracji. I posiadał kadrę,
która mogła podejmować najtrudniejsze zadania. I to nie były wcale zadania łatwe, bo opanowanie przez siły pińczowskie we współpracy z siłami boskimi choćby nowego Korczyna, potem te wszystkie operacje w rejonie Kazimierzy Wielkiej czy pod Pińczowem wymagały po prostu znajomości rzemiosła wojskowego, wymagały gospodarowania ludźmi, posiadaną bronią, sprzętem wojennym, amunicją, której było mało. W każdym bądź razie, co jest czymś takim no, fantastycznym w wyniku tego opanowania terenu, że ujawniają się w Kazimierzy Wielkiej dowódca pułku 120 Sewer, kapitan Roman Zawarczyński, że ujawnia się powiatowy delegat rządu, ujawniają się te wszystkie formacje, których zadaniem było chronić bezpieczeństwo ludności. A ludność samorzutnie wywiesza biało-czerwone flagi. Masowo, nie mogę powiedzieć, że zapisuje się, ale masowo angażuje się w te wszystkie przedsięwzięcia, które towarzyszą temu przejmowaniu tych miejscowości, w których były przecież i magazyny, w których trzeba było pilnować porządku, żeby element przestępczy nie robił jakichś niepotrzebnych historii. To samo dzieje się również w Proszowicach, gdzie ujawnia się również powiatowy delegat rządu, miejscowy dowódca batalionu, PIK Sienkowski. Ale proszę Państwa, Kraków, siedziba generalnej guberni, jest nasycony wojskiem. W tym czasie, kiedy wszyscy są nad Nidzicą, nad Dolną Nidą, Nidzicą, Szereniawą i Dłubnią, zachwyceni wolnością, z Włoch przemieszcza się w ten rejon 4. Armia Pancerna. Wielkie, potężne ugrupowanie wojsk niemieckich, które w przypadku zderzenia się z tą inicjatywą tylko podziemną, powstańczą, bo to był fragment, można powiedzieć, powstania powszechnego na etapie czujności, no, mogła zagrozić pacyfikacją wojskową tego terenu, czyli wycięciem niewinnej ludności. I dlatego wszystkie te działania, które zostały w tym obszarze po prostu zrealizowane przez dowództwo, generał Tysiąc w tym czasie stacjonował w Koniuszy. Do Koniuszy przybywa ówczesny komendant okręgu krakowskiego, generał brygady Stanisław Rostworowski-Brzask. Mianuje go dowódcą 106 Dywizji. Wyznacza na dowódcę krakowskiej brygady kawalerii odtwarzanej w południowej części Inspektoratu Miechowskiego, czyli na części powiatu miechowskiego i olkuskiego. Tworzy się krakowska brygada kawalerii, na jej dowódcy, zmotoryzowanej zakładano w przyszłości, na jej dowódcę wyznacza, chciałbym to przypomnieć w dniu dzisiejszym, jednego z tych, co z Beliną w 1914 roku wyszli na wojnę z Moskwą, Edwarda Kleszczyńskiego Dzika. Dowództwo ma świadomość, że może zostać zarządzona akcja na Kraków, ale równocześnie ma świadomość, że w ten rejon spływa potężna formacja niemiecka, 4. Armia Pancerna. Toczą się spory o powstaniu w Krakowie. Tym, który te sprawy przed laty już naświetlał, był Stanisław Dąbrowa-Kostka. Z ogromną starannością podjął analizę tych wszystkich możliwości, czy by nam się udało to powstanie, czy by nam się nie udało w Krakowie. Do tego powstania nie doszło, bo po aresztowaniu Rostworowskiego
komendant okręgu powrócił na stanowisko dawny komendant, czyli Edward Godlewski, pułkownik Edward Godlewski Garda, zarządził, że tego powstania ostatecznie nie będzie. Ale proszę Państwa, Niemcy, zanim czwarta armia pancerna tutaj wjechała w ten teren i szła główną arterią na północ, bo przecież jej zadaniem było nie dopuścić Sowietów do tego, żeby przyczółek sandomiersko-baranowski się rozwinął, bo on był bardzo groźny, on był po prostu pistoletem, jak ktoś to nazwał, wymierzonym w serce po prostu Rzeszy. Więc żeby tej czwartej armii pancernej stworzyć możliwość do ewentualnego działania tego, o którym mówię, czyli do pacyfikacji terenu, rozpoczęto kontrakcję przeciwko temu wolnemu polskiemu terenowi z biało-czerwonymi flagami, z powiatowymi delegatami rządu, z dowódcami pułków, z zmobilizowanymi sztabami batalionów, oddziałami dyspozycyjnymi i tak dalej. I od Krakowa przez Nowe Brzesko ruszył batalion zmotoryzowany, a od Miechowa kolumna mieszana wojska Ostlegionów, z braci Ukraińców złożona ta jednostka, no niestety. I ona poszła z Miechowa przez Racławice na Skalmierz. I proszę Państwa, i w dziejach tej Rzeczpospolitej, która powstała w walce do 5 sierpnia, mamy do czynienia z momentem naszej inicjatywy. Od 5 sierpnia do 10 sierpnia, a może do 12, mamy do czynienia z inicjatywą niemiecką, ponieważ Niemcy próbują naszych zmiażdżyć. I uderzenie na Skalmierz zostało wielokrotnie opisane. Generał Tysiąc skrupulatnie przedstawił poszczególne fazy tej walki. Uczestnicy szczebli niższych opowiedzieli to jeszcze bardziej szczegółowo. Ja o tych sprawach nie chcę mówić, ponieważ Państwo możecie to przeczytać i tak będzie najsłuszniej. Natomiast chcę powiedzieć, że o Skalmierz toczy się całodzienna walka. I w tej walce na koniec ostatecznie także uczestniczy grupa tych 20 paru, jak powiedziałem, alowców i uczestniczą dwa sowieckie czołgi, które spod Wiślicy ściągnięto do udziału w akcji wypchnięcia Niemców z pacyfikowanego Skalmierza. Ale przecież dowódca tamtego terenowego batalionu, porucznik, potem kapitan Roman Moskwa-Wojniłowicz. Ta walka zasługuje na najwyższy szacunek, bo przecież z jednej strony Niemcy rozstrzelali iluś mieszkańców Skalmierza i okolicznej wioski Szarnia. Dodatkowo przystąpili do zniszczeń w Skalmierzu i w tym czasie oddziały od samego rana, od wczesnych godzin rannych prowadzą walki opóźniające po to, aby dowódca pułku z Kazimierzy Wielkiej skierował na pomoc walczącemu Skalmierzowi dodatkowe siły, które nadeszły, przerzucone samochodami, którymi już po prostu nasze wojsko dysponowało, i także w inny sposób. I wieczorem rozpoczęła się akcja uwolnienia Skalmierza. I rzeczywiście zakończyła się wielkim powodzeniem. No ale parę dni później już w ten rejon wsunęło się to strasznie niebezpieczne wojsko, z którego zresztą wydzielono taką specjalną 2000 grupę o nazwie Wallenstein, stara historyczna postać, dla likwidacji
bandytów, jak mówiono Armii Krajowej, a dowództwo z tysiącem dowódcą pułku i batalionów doszło do wniosku, że wszyscy ci, którzy mogą powrócić do cywila, niech wracają, a jednostki, które się ujawniły w walce, które się po prostu w walce zdekonspirowały, przejdą do Sancygniowa, w obszar, w duży kompleks leśny należący do rodziny Deskurów i tam będą czekać na ewentualnie inne wyznaczone im zadania. I można przyjąć, że między 12 a 16 to przemieszczenie się oddziałów partyzanckich i tych dywersyjnych i tych innych, które były po prostu spalone do lasów sancygniowskich, miało miejsce. Były różne akcje związane z tym przemieszczeniem, bo przecież na terenie Inspektoratu Miechowskiego i w obszarze Rzeczpospolitej Kazimiersko-Proszowickiej działały radiostacje, komendy okręgu krakowskiego. Generał Tysiąc, wtedy major podpułkownik Tysiąc, dysponował także własną radiostacją i niemieckie urządzenia namierzały po prostu te radiostacje, chcąc przechwycić dane, co będzie dalej. Niemcy też nie posiadali przecież informacji o tym, jak się będzie sytuacja wojenna, militarna na tym terenie dalej rozwijać. Ja tylko na jeden moment jeszcze chcę zwrócić uwagę i oddam koledze po prostu mikrofon. Proszę Państwa, ten teren leżał na tyłach przyczółka sandomiersko-baranowskiego. Stara zasada wojskowa mówi o tym, że oddziały, które bronią czegoś takiego jak, to znaczy nie tyle bronią, co uniemożliwiają rozwój takiego przyczółka, muszą być obficie zaopatrywane w materiał wojenny. A jak tu zaopatrywać w materiał wojenny oddziały niemieckie, które są w zderzeniu z Sowietami, którzy na ten przyczółek prawie milion żołnierzy napchali, jak mają z tyłu wolny teren 1000 km2, przez który przebiegają dobiegowe i rokadowe drogi zaopatrzeniowe oddziałów walczących. I dlatego dla Niemców ta Rzeczypospolita z punktu widzenia militarnego była czymś bardzo niedobrym, czymś po prostu bardzo szkodliwym, czymś po prostu, co chcieli za wszelką cenę, żeby zostało zlikwidowane. I kiedy dowództwo akowskie Inspektoratu Miechowskiego, oczywiście w porozumieniu z komendantem okręgu, doszło do wniosku, że nie będziemy tego kontynuować i przemieszczamy oddziały do sancygniowskich lasów, a innych po prostu, a inni niech wracają do domów, to było bardzo mądre pociągnięcie, bo Niemcy też doszli do wniosku, że pacyfikacja terenu im się nie opłaca, bo z zaopatrzeniem zaczynało być w Rzeszy coraz trudniej. A Miechowski, jak to na samym wstępie mówił pan Henryk, było dla okupanta niezwykle pożyteczną bazą zaopatrzeniową i dla ściągnięcia kontyngentów, dla powiedzmy no osiągnięcia tych innych swoich celów. Oni po prostu odstąpili od pacyfikacji. Może oddam głos teraz koledze Józefowi. Pan Henryk jeszcze Kolega jest zbyt przeładowany wiedzą, jej ogromem, szczegółami, ogólną wiedzą, ale mówiąc o tej pancernej, ściągniętej z Włoch, jakoś przeoczył taki moment, że ten batalion pod dowództwem Willi Herbermajera szedł z Brzeska. I trochę przez przypadek, bo w takich wypadkach, w takich sytuacjach też trzeba mieć szczęścia trochę.
oddział, który zalegał na takim pagórku w stosunku do serpentyny w Jaśnicach, no był tym, który już miał rozkaz: przemieszczajcie się do Skalmierzy, bo tam potrzebni jesteście. I nagle na tej serpentynie pojawiają się wozy, kolejno jeden za drugim, niewyspani, niechętni, bo całą noc nie spali, byli na drugim brzegu Wisły. No przecież trzeba wczerać do nich, nie? I w sumie tak trochę przez przypadek nieplanowana potyczka, nieplanowana bitwa zatrzymała na tej serpentynie, kto tam zna drogę tą sandomierską nad Wiśleńską, grupa, no nazwijmy to kościelecka, partyzantów, żołnierzy AK. No przegonili ich aż do Śmiłowic. Tak jak się goni tych, którzy coś kradną i trzeba ich kijem albo inaczej przegonić, aż po Śmiłowice. Wrócili się później, ale uzyskana została jedna cenna rzecz. Nie poszli na Kazimierze, na Koszyce i nie stworzyli takiej pętli, która by paliła, niszczyła, niosła śmierć pożogiem. Proszę Państwa, ja naprawdę będę chciał możliwie krótko przeczytać takie fragment z pamiętników Żyda, ale polonizującego się, takiego asymilującego się z Polską, który się w Proszowicach ukrywał, adwokata z wykształcenia. Jak on oczami takimi, gdzie w sumie w tych wspomnieniach pisze, że prawie wszyscy wiedzieli, że on jest Żydem, ale nikt nie sypnął go do stosownych służb, jak on zapamiętał, patrząc z boku na te wydarzenia, a to była taka atmosfera we wszystkich w zasadzie miasteczkach rejonu i wszędzie tam, gdzie wchodzili żołnierze AKPH. Pisze tak: w połowie lipca 1944 roku powstała nagle w ciągu kilku godzin w Proszowicach tak zwana Republika Proszowicka. Wkroczyły do Proszowic uzbrojone szeregi partyzantów i zająwszy pozycje strategiczne i najważniejsze placówki publiczne, opanowały w ciągu kilku godzin całe miasto, zaprowadzając natychmiast porządek i apelując do ludności o zachowanie spokoju. Jedyna wówczas władza bezpieczeństwa, policja granatowa na czele z Aiglerem, zdołała ujść. Akcja była zorganizowana planowo i sprawnie. Równocześnie zostały opanowane i zabezpieczone okoliczne wsie. Sztab, jak mogłem się zorientować, nie miał siedziby w samym mieście, ale uplasował się w jednej z bliskich miejscowości. Był to czas, kiedy wojska radzieckie dotarły do Wisły, zatrzymując się na prawym brzegu. Wywołało to popłoch wśród Niemców. Zaczęto ewakuować ludność cywilną niemiecką i pewne jednostki wojska zaczęły się wycofywać. Dalej pisze mniej więcej tak, że mieliśmy zatem w Proszowicach polskie wojsko i polskie władze. Ludzi ogarnęła ogólna radość i jakkolwiek każdy rozsądniejszy zdawał sobie sprawę, że jest to może przedwczesne, no i może się to później skończyć. I pisze dalej tak, że była to przecież w tym czasie niby maleńka wyspa na obszernym morzu niemieckiego władztwa. Miało to jednak swoje dobre strony i korzystne. Przede wszystkim była to pewnego rodzaju próba sił. Przygotowano szeregi walczące dotychczas z ukrycia do walki otwartej z wrogiem i wzmocniono ducha w społeczeństwie, wykazując gotowość bojową w wypadku konieczności starcia się z wrogiem. Poza tym zdołano przeprowadzić w tym czasie rekrutację młodych ludzi na szerszą skalę i wykonano kilka wyroków przeciwko osobnikom działającym na szkodę ludności polskiej czy wręcz współpracującym z okupantem. Między innymi zgładzono również owego Niemca, cywila, który wprowadził w Proszowicach rozlewnię piwa. Wyroki te nie były wykonywane publicznie na miejscu w Proszowicach, ale wywożono delikwentów i załatwiano się z nimi, jak wieś głosiła, w pewnej miejscowości niedaleko Proszowic, nadającej się do tego rodzaju akcji z uwagi na obszerne, bagniste trzęsawisko. W Proszowicach to się nazywa Sawisko. Jeden tylko wyrok został wykonany publicznie na rynku w Proszowicach, ale nie był to wyrok śmierci. Mianowicie pewną kobietę w średnim wieku, która pełniła funkcję gospodyni domu owego Niemca i prawdopodobnie dzieliła z nim łoże, postanowiono ukarać przez publiczne postrzeżyny. Wobec zebranych tłumów na rynku wezwany przez oficera polskiego miejscowy fryzjer obciął
włosy owej kobiecie, a następnie maszynką ostrzygł jej głowę do gołej skóry. Dalej pisze, że gdy Niemcy wrócili, to już nie byli tacy bitni. Już byli pokorni, już się rozglądali, już szanowali tą społeczność lokalną. Wręcz czuli zagrożenie. To była ta konsekwencja Rzeczpospolitej. A dalej Traub właśnie pisze, że po tym okresie, w sierpniu, czyli w drugiej już fazie, Niemcy na tym olbrzymim terenie, tym, który wyznaczał z grubsza granice, zaczęli budować fortyfikacje obronne. My je nazywamy w Proszewicach rów pancernych, których miał a dużo ponad 20 km długości. Sieć bunkrów, których teraz Stowarzyszenie Gniazdo też niektóre odkryło i przywróciło niejako ten obraz, czym było. Przygotowali niezwykle mocny pas umocnień, prawda, który gdy ruszyła ofensywa styczniowa, on też tam dalej opowiada, jak to było. Ale pozwoliłem sobie, że oczami, no w sumie Żyda, asymilującego się w polskość, no jest to taki obraz, który pokazał na przykładzie Pruszowic, jaka była atmosfera przed, w trakcie i po. No ja... Dodaję jeszcze o Szyfmanie, że też Szyfman z Gławowic. No boimy się, że zaczęlibyśmy sypać może zbyt wielu szczegółami, które... Może pan Mieszkowski parę słów powiedzieć. Czy bez mikrofonu słychać dobrze, bo ja bym wolał bez. Mikrofon, panie. Ale się nie dobrze nagrywa. Proszę próbować się ten mikrofon. No więc proszę państwa, przedmówcy moi, pan Henryk Pomykalski i pan Stanisław Piechowarski, powiedzieli bardzo obszernie, bardzo zajmującą, bardzo szczegółowo. Ja nie chcę ich powielać, bo przede wszystkim nie potrafię tak wiedziście mówić. Nie jestem mówcą. Obecność wielu znakomitości dodatkowo mnie peszy. Wystarczy, że powiem tylko, jak powstało to moje w cudzysłowie dzieło. Jest to czwarte z kolei w moim dorobku. No cóż. Bliżej. Mikrofon proszę bliżej. Jeszcze bliżej? Tak. No więc zbierałem od dosyć dawna, to znaczy w przybliżeniu około 30 lat zdjęcia z naszej przeszłości, głównie tej bolesnej, o której wspominamy dzisiaj i jakże tej, która wybiła swoje piętno na naszym narodzie, na naszych rodzinach, miejscowościach i w ogóle społeczności całej, po to, że kiedyś może coś z tego zrobię. No i przyszedł czas taki i sposobność 70-lecia tych wydarzeń, że trzeba było wziąć się do roboty i co z tego wyszło, ocenicie państwo sami. Ja powiem tylko z grubsza, na jakie momenty ja zwróciłem tylko akcent, nie jakieś wielkie opisy i szczegółowe rzeczy, ale krótki rys historyczny. Natomiast jest poszerzone kalendarium wydarzeń w ujęciu codziennym, każdego dnia oraz w szerszym niż dotychczas spotykane opisanie działalności władzy cywilnej, jaką w warunkach tegoż rejonu, tej partyzanckiej Rzeczypospolitej, nazwanej przeze mnie w tytule Kazimiersko-Proszowickiej jednak, i tej władzy poświęcam dosyć więcej miejsca niż do tej pory spotykamy rzeczy, takie informacje, dlatego chociażby, gdyż były one zawsze bardzo powierzchowne, niemal tylko wzmiankowe, ja starałem się jak najwięcej informacji o niej umieścić. I jako ciekawostkę podam od razu przy tej właśnie sprawie, że jednym z zarządzeń ówczesnego delegata rządu, czyli konspiracyjnego starosty powiatowego powiatu pińczowskiego Józefa Tomkowskiego, przedwojennego działacza ludowego,
było między innymi zaprzestanie ściągania kontyngentów rolnych, tak zwanych kontyngentów, tak, płodów rolnych. I z tego być może, i ja jestem przekonany osobiście, że tak, że Niemcy już po powrocie, po uśmierzeniu czasów Rzeczypospolitej Partyzanckiej do tego procederu nie wrócili i już z naszych terenów tam, bo ja jestem z Kazimierzy, z okolic Kazimierza, do końca wojny kontyngenty nie były ściągane. Doraźnie, jedynie jak czasem gdzieś tam wpadli żandarmi lub policja na stacjach kolejskich od wąskokarowych czy rewizja. Następnie w tej książeczce głównie skupiłem się na, jak powiedziałem, na ilości zdjęć. No, jest ich dosyć sporo, bo ponad 350. To są wszystko autentyczne zdjęcia, prawdziwe. Nie znaczy, że oryginalne, ale faktycznie przedstawiające te historyczne wydarzenia. Jest również ciekawostką to, że jest kilkanaście zdjęć po raz pierwszy pokazanych w tym albumie, dotychczas nigdzie nie publikowanych, że wymienię chociażby też tytułem ciekawostki, że do tej pory nigdy nikt nie widział ani czołgów sowieckich, które pomagały skarbnierzowi, ani czołgistów. No mnie się to udało. W ostatniej prawie fazie, ostatnich kilku lat, dotarłem do tych zdjęć, do tego miejsca, i gdzie są po raz pierwszy pokazane również czołgiści. Przeżyli szczęśliwie wojnę, mimo że ich czołgi prawie w 3 dni po bitwie skalpierskiej zostały rozbite, oni jednak cało wynieśli głowy i cały szlak bojowy, wrócili zdrowo, a w 1974 roku, w dniu rocznicy, kolejnej rocznicy 5 sierpnia pacyfikacji Skarbnierza, zaproszeni przez władze miejskie i władze kombatantów, pewnie naczelne z Warszawy myślę, odwiedzili Skarbnierz, składając wieńce przy miejscowym pomniku, i zdjęcie z tego faktu jest również umieszczone w tym albumie. No, jest również taki podrozdziałek, chociaż to trudno nazwać, bo zmieścił się na jednej kartce, Panteon Chwały Partyzanckiej. To jest 52 poległych partyzantów Armii Krajowej w walkach bezpośrednich lub zamordowanych w pacyfikacjach, bo i takie były, poza Skarbnierzem i Opatowcem jako największymi miejscowościami, gdzie tych czynów bestialskich hitlerowcy dokonali. Więc jest imienny wykaz tych właśnie poległych, pomordowanych. No, również podany jest schemat organizacyjny samego inspektoratu Miechowskiego, pseudonim Maria, kryptonim Maria. Są składy osobowe 4 batalionów, które wchodziły w skład 120 Pułku Piechoty Armii Krajowej. I poza tym również jest spory udział i pokazana spora grupa zdjęć 112 Pułku Piechoty Armii Krajowej, czyli Miechowskiego, oraz jako ciekawostki opinie dowódców różnych szczebli. Również jest dość mocny akcent na twórczość poetycką samych partyzantów, dowódców, czy nawet strzelców szeregowych, na tematy tego okresu, które tak mocno i tragicznie przeżywaliśmy. Więcej nie chcę Was zanudzać, resztę do obejrzenia, do przeczytania. Wszystkie zdjęcia są opisane w miarę jak potrafiłem najlepiej, aby przybliżyć Państwu nie tylko same nazwiska z książki, ale również popatrzeć się na oblicza, twarze, sylwetki bohaterów miast naszych, pięknych, ładnych, współczesnych, ale również okaleczonych kikutów, ruin po pacyfikacjach Skarbnierza i innych miejscowości. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa,
Pan Józef jest autorem fantastycznych wierszy, jest poetą. I tutaj w tym albumie jest jeden z bardzo takich no, wspaniałych wierszy. Musimy pomóc go szybko znaleźć i przeczytamy ten wiersz. On opowiada o tych bohaterach skarbnierskich, którzy nie nosili oficerskich naszywek, ale byli żołnierzami, podchorążymi. I jest bardzo wzruszający. Ten wiersz po prostu czasami przy różnych okazjach w tym roku 70. rocznicy wydarzeń Rzeczpospolitej Partyzanckiej Kazimiersko-Wroczowickiej recytujemy. Ja teraz parę słów jeszcze tak powiem. A znajdziemy. Oczywiście. Proszę Państwa, jeżeli Państwa ta tematyka zainteresowała, to na stronach ilustrowanego internetowego kuriera proszowickiego jest wiele materiałów. Jest też specjalna strona poświęcona obchodom Rzeczpospolitej Partyzantki 44. To jest www.rp44.pl. Na tych stronach znajdziecie Państwo też krótkie filmiki, w których Pan Pomykalski opowiada o potyczkach w Skarbnierzu, a także zajęciu Proszowic, a także innych ciekawych zdarzeniach. Chciałem tutaj jeszcze parę słów powiedzieć do tego symbolu, który Państwo może zauważyli na naszym plakacie. To jest ten internetowy kurier proszowicki ogłosił konkurs na znak graficzny upamiętniający Rzeczpospolitą Partyzancką. I tutaj tak, ja to wkrótce zarysuję. Te niebieskie to jest tak Wisła i jej trzy lewe dopływy. Szreniawa, Nidzica i Nida. Zielone kontury oznaczają zasięg terytorialny Rzeczpospolitej Partyzanckiej, który był tutaj od wschodniej części powiatu miechowskiego i aż po Pińczów. To jest zasięg terytorialny. Te zielone kontury, no jest to teren rolniczy, więc tutaj zaznaczenie go kolorem zielonym ma jak najbardziej sens. I widzicie Państwo tutaj no, symbolicznie przedstawioną Matkę Boską. Skąd to się wzięło? Mianowicie inspektorat AK, którego dowódcą był pułkownik wówczas Nieczuja Ostrowski, nosił imienia Maria. Oczywiście to było od Marii, także te elementy tutaj jak najbardziej wydają się uzasadnione. Czy panowie by chcieli tutaj coś do tego symbolu dodać? Tak, nie, Matka zasadno. Boska, ale to ugrupowanie, ten inspektorat no, miał Matkę Boską Smardzowicką. Taki kościółek, gdzie ciężko byłoby trafić między skałą, no już początek tej jurajskiej, to ta Matka Boża Smardzowicka była taką, powiedziałbym, oficjalną patronką inspektoratu Maria. Ten wiersz, proszę, proszę. Na siedząco można? Tak. Dobrze. Pamięć i podzięka obrońcom Skarbnierza. Pamiętacie sierpień wśród porannej ciszy? Skarbnierski cmentarz, ten bastion ponury, CKM-ów jazgów, co głuchy usłyszy i drapieżne sztorchy pikujące z góry. Dobrzański, Lemis i ci wszyscy pierwsi, co polegli w boju dla świętego dzieła, niech ich dziś obejmie, przytuli do piersi, ojczyzna najdroższa, ta, co nie zginęła. I wy stańcie tutaj, brzozo i sokole, co padliście w boju, gdzie trawy szumiące. Niech śpiewają o was w koleżeńskim kole
nasze, partyzanckie, te wierzby płaczące. Sewer i Wojnar często powtarzali: walka o Polskę to jest sprawa święta. Sęp, Orlak, Warszawiak w boju pokazali. Ojczyzna wolna dziś o nich pamięta. Niech pieśni o nich szumią łany Czarnocina, lasy chroberskie i sieleckie trawy, gdy nocnym marszem co sylwetki zgina, jako duchy pójdziecie, jak milczące zjawy. Tym, co przeżyli posrebrzały skronie, niektórym z wielu pozostała blizna, pogarbiały plecy, potwardniały dłonie. Dzisiaj im za to dziękuję, ojczyzna. Wszystkim, co wiedli tutaj bój mocarny, łaska zbawienia niechaj płynie z nieba. A nam, w podzięce za ich trud ofiarny, dopóki sił w piersiach, tu przychodzić trzeba. Skarbnik 5 sierpnia 2013. Jest możliwość zadawania pytań. Proszę, pan Henryk, jakie pytanie? Pan pozwól mi przejść. Tylko proszę w miarę krótko, żeby jeszcze inne osoby mogły zadać pytania. To bardzo piękne, co panowie powiedzieliście. Nie tylko zabrakło osobistych, jeżeli panowie macie osobiste. Ja mam osobisto, ponieważ ja tam jeździłem, znam Topolę, znam Kazimierzę Wielką i przeżyłem to tak. Kazimierza Wielka się paliła, jeszcze byłem przed pożarem. To były dla nas, ja byłem w Krakowie, ale jeździłem tam czasem wreszcie do Topolu i do Kazimierzy Wielkiej. To były piękne dla nas, bo myśmy byli w Krakowie. Tak dowiedzieliśmy się, że powstała ta republika nasza, Polska. Ja szybko powiem, że my, ja osobiście, nawet nie mam tyle lat, ile minęło od Rzeczpospolitej, ale jednym z moich kolegów nauczycieli był taki Stanisław Grudzień, syn żołnierza, który zginął w pierwszych godzinach w bitwie o Skarbiec. Lemis Grudzień. Człowiek miał mieć przepustkę, urlop. Wynikły te sprawy od 5 godziny rano. Kolega Stanisław, nauczyciel, bardzo dobry nauczyciel w Proszowicach, był pogrobowcem. Jego syn. Jego syn. No, w sumie to jest mój też kolega. Czyli znam i nie znam, ale jak się ma kolegę z taką datą urodzenia, z taką okolicznością śmierci swojego rodzica, to musi się jakoś trochę przeżywać inaczej niż tylko z literatury. Ja proszę, następne pytania. Pamiętam. Kolega Antosiewicz. Kolega Antosiewicz, dwa pytania. Znaczy ja tak po tym najmarginesie powiem, że jestem związany z tym tematem przez pochodzenie, bo mój tato pochodzi z Racławic. Także tematyka nie tak jest. To też, bo dziadek chodził z Rosiejowa. Pradziad. I takie dwa pytania. Tak? Tak. Takie dwa pytania. Jedna rzecz. Czy jest jakiś, czy jest jakaś inicjatywa, bo powinien być jakiś szlak turystyczny tej Rzeczpospolitej partyzanckiej. Po prostu jakieś, nie wiem, główne wydarzenia 10-15 powinny być jakoś, nie wiem, w logicznym ciągu połączone ze sobą, jakiś wytyczony jakiś szlak, jakieś tablice w głównych tych miejscach przynajmniej, żeby były zaprezentowane. Czy coś jest na rzeczy, bo wiem, że do tej pory chyba raczej nic nie ma. Ewentualnie jakaś współpraca z grupami jakimiś rekonstrukcyjnymi, wiadomo, żeby to nie było na przykład co roku jakieś, nie wiem, 10 akcji, ale załóżmy, żeby na przykład co roku jakaś przynajmniej jeden epizod z tego powstania był prezentowany. To były takie moje sugestie. To jedna rzecz. A druga sprawa.
Teraz trochę bardziej ogólnej natury. W 1801 roku wyszedł przewodnik, taka książeczka, czy Polacy mogą się wybić na niepodległość. Inspiratorem tego był Tadeusz Kościuszko. To był przewodnik jakby walki partyzanckiej, walki powstańczej na następne kilkadziesiąt lat. Wiem, że to był bardzo z niego korzystano podczas zarówno i powstania listopadowego, jak i powstania styczniowego. Czy mam takie pytanie, czy wiadomo jaka jest, nie chcę nikogo strażnić, ale wiadomo jaka jest teraz sytuacja na świecie. W Polsce rodzi się jakby obrona terytorialna, te ruchy takie, czy jest jakiś przewodnik, czy inaczej, pierwsze pytanie, czy organizatorzy ruchów niepodległościowych podczas okupacji korzystali z jakichś przewodników, z jakichś źródeł, zarówno jeśli chodzi o organizację, jak i taktykę walki. To jedno pytanie. A czy drugie, czy na podstawie w ogóle tych doświadczeń podziemia, czy został stworzony, czy w ogóle można sięgnąć, czy można pokusić się o stworzenie jakichś takich poradnika jakby w walki partyzanckiej na przyszłość? No bo różnie to może być, a lepiej, prawda, być ubezpieczonym na wcześniej niż potem po prostu obudzić się w ręką nocniku. Dziękuję. Tego ostatniego proszę o uzupełnienie, ale powiem tylko tak. Zastanawia mnie nazewnictwo pseudonimów ugrupowań mniejszych, większych. 50% z tych nazw to są nazwy związane z powstaniem styczniowym, z powstaniem kościuszkowskim, a i też do Sienkiewicza jest mocno odwołanie. Także prawie, no nie wiem, nie decyduję się określić, ile procent, ale olbrzymi procent to jest ta tradycja. Powstanie kościuszkowskie, powstanie styczniowe i Sienkiewicz. To pośrednio mówi o tym, o co pan Antosiewicz zapytał. Czy podejmuje się tą rzecz? Parę lat temu w Proszowicach zaistniało Stowarzyszenie Gniazdo. Ja w tym stowarzyszeniu jestem najstarszy. No mile mi było, że tam jest paru typu Wojtek, ktoś tam, dopatrzeć się moich uczniów, gdzie byłem dyrektorem i nauczycielem historii. No w sumie są to ludzie od, tak jak pan, który tu, Rafał, jest wiceprezesem Stowarzyszenia Gniazdo. Jest to młody krąg ludzi, który pojmuje, wie o co chodzi i tak, na początek zorganizowana została akcja pod tytułem Rekonstrukcja Wydarzeń. To była pierwsza w dziejach naszego miasteczka, nie licząc, że w 1946 była rekonstrukcja wydarzeń bitwy pod Racławicami. Rozmach, zachęcam, no gdyby czas pozwolił, to nawet z tej rekonstrukcji byśmy zaprezentowali filmik. Niezależnie od tej rekonstrukcji podjęliśmy wiele działań od Proszowic, po Pińczów, po Chrobesz, po Brzesko Nowe, po cały ten region. Na tym terenie odbywa się masa imprez i wydarzeń. Imprez, wydarzeń typu bieg, prawda, poświęcony imieniem Nieczuli Ostrowskiego od Koniuszy do Proszowic. To jest rajd rowerowy. To jest ileś wydarzeń, to jest konkursy wszelkiego rodzaju i w sumie Stowarzyszenie Gniazdo ma tą zasługę w problemie, że cicho było o rocznicy Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Marzyński napisał, Nieczuje Ostrowski napisał, ale do wcielenia to w życie, tak praktycznie, to Stowarzyszenie Gniazdo odegrało zasadniczą, podstawową rolę i to jest krąg ludzi typu ten rocznik, jak pan Rafał, który też wymyślił z uwagi, korzystając z faktu, że żona Stocha jest z Proszowic, Stoch tam parę razy jak studiował, zatrzymał się, no zorganizował z dynamiką ten klub, prawda, dzieci. Czyli nie ma jednolitej jakiejś trasy, ale tradycja podjęcia i pilnowania tego, plus jakieś tablice w różnych miejscach, to jest. Jeszcze intencją, zdaje się, pana Antosiewicza nazwisko, tak? To było
jakie są znaki po tych wszystkich sprawach. Więc chcę poinformować między innymi pana, szczególnie, bo pewnie pan w Rzeźniowie bywa, dopiero w tym roku, nie chwaląc się na moje staranie od 6 lat, została wmurowana w miejscowy kościółek tablica pamiątkowa, gdzie hitlerowcy zdążający na pacyfikację do Skarbnierza zamordowali niejako po drodze 4 mieszkańców. I to miejsce było do tej pory nieupamiętnione lub niewłaściwie z jakąś tam wzmianką i z dodatkiem i rodzinnej reakcji jeszcze, z dodatkiem z lat PRL-owskich oczywiście. Więc ta tablica została odsłonięta 2 tygodnie temu w Rosiejowie. No i w Skarbnierzu również po raz pierwszy w tym roku, 5 sierpnia, jednym z punktów programu właściwie kończących była inscenizacja, ale taka, powiedziałbym, pantomimiczna. Bez szczałów, bez płaczy, bez krzyków, tylko sznur ludzi, czy po prostu rzesza cała prowadzona pod karabinami przez hitlerowców w jedną, w drugą stronę, przy dźwiękach muzyki jakiejś tam stosownej, smętnej i huku, wybuchów, bomb i tak dalej. Także o tym się myśli coraz bardziej ciekawie. Chcemy to zaprezentować, żeby zainteresować i po prostu utrwalić to wszystko. To jest sprawa naszej tradycji, naszego dziedzictwa, naszej spuścizny po Armii Krajowej. Dziękuję. A jeszcze? Tak, proszę, proszę Państwa. Pan Józef Belski z grupą przyjaciół z Kazimierzy Wielkiej, ale dołączyła do tej grupy także jeszcze inna gromada ludzi dobrej woli, postanowili uczcić to wydarzenie, które nazywamy Rzeczypospolitą Partyzancką, i w Kazimierzy Wielkiej szykują się do odsłonięcia potężnego pomnika Rzeczpospolitej Partyzanckiej Kazimiersko-Proszowickiej, który zaprojektował znany w Krakowie, wybitny uczony, architekt, profesor Witold Cęckiewicz. I to jest tylko problem terminu, kiedy to się stanie. Życzymy Kazimierzy Wielkiej i tobie osobiście, Józefie, żeby to się stało możliwie najszybciej. To będzie bardzo widomy znak tego wydarzenia z 1944 roku. Natomiast ja chciałbym dosłownie jednym zdaniem o jednej sprawie jeszcze powiedzieć. Działająca w Krakowie jedna z kilku dużych, potężnych organizacji jakowskich o nazwie Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej podejmuje wysiłek opracowania poważnej monografii o dywersji partyzantce w Inspektoracie Miechowskim Maria, czyli Miechu Wolgusz Pińczu. Tam także będzie poważny fragment poświęcony Rzeczypospolitej, czyli temu wolnemu terenowi na 1000 km2 między 20, powiedzmy, 5 a 12 sierpnia. Otóż na koniec chcę powiedzieć, że zakładamy, aby po zestawieniu wszystkich akcji walki, bitew, a mamy dokumenty nawet pochodzące z niemieckiego dowództwa wojsk generalnej guberni, gdzie są precyzyjnie daty, godziny podane akcji. Chcemy pokazać bilans zysków i strat szczegółowo, dokonać oceny wysiłku zbrojnego we wszystkich jego aspektach dla własnych szeregów, miejscowego społeczeństwa i dla nowej władzy, i upamiętnienie wysiłku bojowego i zasług podziemia, czyli chcemy pokazać tablice, obeliski, pomniki, malarstwo, literaturę naukową, popularną, piękną, izby pamięci, pamiątki i odznaki, mogiły i kwatery poległych, ulice, place i skwery. A także chcemy do tego dołączyć wykaz kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i wszystkich tych bohaterów tego wydarzenia, który po 1945 roku poniewierano
bądź poprzez wywózkę do Sowietów, bądź w celach ubeckich Polski Ludowej. To jest duży wysiłek. Ten wysiłek po prostu dogrywamy i mam nadzieję, że w roku przyszłym w połowie będzie potężna, rzetelna monografia, tak ilustrowana, jak na koniec to opowiedziałem. Dziękuję za uwagę. Proszę bardzo, bardzo dziękujemy naszym gościom. Myślę, że lepiej jest, jak żyjemy w niedosycie, niż żebyśmy byli syci, jeżeli chodzi o spotkanie. Zapraszam Państwa wszystkich do indywidualnych rozmów.